16 zajdzie o 18.06. Dzień będzie trwał 12 godzin i 50 minut. Krótka kartka z kalendarza. W 1853 roku rodził się Vincent van Gogh, malarz holenderski. 78 lat temu, w 1943 roku, zmarł 30 marca torturowany na Pawiaku przez Niemców Jan Bytnar, pseudonim Rudy, żołnierz Armii Krajowej, członek Szarych Szeregów. Został odbity w akcji pod Arsenałem 26 marca, zmarł jednak w wyniku odniesionych obrażeń. Tego samego dnia zmarł także Maciej Aleksy Dawidowski, pseudonim Alek. Podczas akcji odbicia Bytnara ciężko został pochowany w jednym grobie na warszawskich Powązkach Wojskowych. W 1945 roku, 30 marca, urodził się Eric Clapton, brytyjski gitarzysta i piosenkarz, kompozytor i autor tekstów. 55 lat temu, w 1966 roku, 30 marca, urodził się Piotr Pawłowski, działacz społeczny, założyciel i prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji oraz Fundacji Integracja, których celem jest działanie na rzecz osób z niepełnosprawnością. Piotr Pawłowski zmarł w 2018 roku. 30 marca to Światowy Dzień Choroby Afektywnej Dwubiegunowej, a imieniny obchodzą Amelia, Amadeusz, Aniela, Dobromir, Jan i Kwiryna. Najlepsze życzenia od jedynki.